Co ty pierdolisz, człowieku? Ty nie jesteś Polakiem. Dla ciebie nie ma miejsca w przestrzeni polskiej. Jesteś polskojęzyczny. A ja nie chcę twoich życzeń. I my, Polacy, my nacjonaliści, nie chcemy twoich życzeń. Nie będziesz nas hipnotyzował. Tak samo jak nie udało się zahipnotyzować nas przez pisowców. Powiem tak. PiS PO jedno zło. Mówię tak od 2016 roku. PiS PO jedno zło. Nie mam żadnych złudzeń. To trudna sytuacja polityczna, ale też klarowna. Klarowna. Trzeba się wyzbyć tych fusów. Tego pieprzenia o zjednoczeniu. Ty będziesz mi mówił o zjednoczeniu. Ja mam się jednoczyć z tobą? Ja, Polak? Z krwi i kości, ze wszystkimi polskimi przywarami? Mam się z tobą jednoczyć, Szwabie? Bardzo się cieszę, że podjąłeś taką decyzję w Parlamencie Europejskim. Już się nigdy z niej nie możesz wycofać. Złapałeś syfa politycznego. Jesteś syfilitykiem politycznym. Jeszcze nigdy nie zostawiłeś takiego wyraźnego śladu swojej działalności politycznej, jak to, co zrobiłeś. I jeszcze Polacy jeszcze lulają w swoim dobrym samopoczuciu, ale jak się zacznie ten narzut nam emigrantów, nachodźców, jak będziemy konsumować wydarzenia, które do tej pory oglądaliśmy tylko z ekranów telewizorów, jak będzie w nas wzrastał bunt i niezgoda, to ja będę chwalił Pana, Boga naszego Sławiańskiego jestem. Bo tylko w ten sposób obudzimy w Polakach Polaka. Tylko w ten sposób. I ty, Tusk, przyłożyłeś do tego rękę. Super. I kamraci, w tym pięknym dniu szczodrych godów, szczodrych godów, naszych szczodrych godów, sławiańskich, starych. Nie musimy szukać w sobie miłości do bliźniego. Nie wierzcie w te bajdurzenia. Tusk nie jest naszym bliźnim. Sienkiewicz nie jest naszym bliźnim. Lewicowe idiotki nie są naszymi bliźnimi. My na kopcu Kraka w zeszłym roku wyzwoliliśmy się z tych demonów, z tych fusów, z tych brudów, z tych chorych urojeń. Jesteśmy polskimi nacjonalistami. Polska dla Polaków. W te szczodre gody, Anno Domini 2023. Polska dla Polaków. I nie ma tutaj żadnej dyskusji. Nie ma kroku wstecz. Żadnego relatywizmu nie ma. Tu jest Polska, a nie Polin. Twardniejemy w swoich przekonaniach. Nie damy sobie wydrzeć nic. Muszą to dokonać przemocą. Nie poddamy się. Nie pójdziemy na rzeź ze spuszczonymi główkami jak koń szmaciarza. My, rodacy kamraci, organizacja bez organizacji, świadomość, przenikamy w różne struktury, w różne organizacje. Przesunęliśmy bardzo daleko granicę, przeszliśmy Rubikon polityczny. Obudziliśmy nacjonalistę w Polaku. I gdyby, jeszcze raz powtórzę to, do tę refleksję, na którą wpadł Marcin. Gdyby w 2021 roku, w miesiąc po naszej akcji w Kaliszu, która była jak dzwon Zygmunta, zresztą bił nam dzwon Zygmunta, z
spaliliśmy dokument fałszywy, kopię fałszywego dokumentu, pięknie ozdobionego, który miał za zadanie nas hipnotyzować. Przypomnę, prezydent Kalisza Pęcherz powinien stanąć przed sądem za wpuszczanie w przestrzeń świata fałszywy dokument. Fałszywy dokument. Fałszywy dokument. Dokument antypolski. Dokument, na którym opiera się kłamliwa teoria o równości i wspólnocie. Nie ma wspólnoty. Są Polacy w Polsce. Gdyby Grzegorz Braun wtedy, w 21 roku, wpadł na ten pomysł, jak powiedział Marcin, i zgasił symbol nowej niewoli. To jest symbol starej niewoli. Płonie. Nikt tego nigdy wcześniej nie zrobił, tylko my. Oto światło prawdy. Oto ogień oczyszczenia. A Grzegorz Braun zgasił to, co oni zapalili, co miało być symbolem nowych czasów. Gdyby to zrobił w 2021 roku, 17 grudnia, to tak jak zauważył Marcin, to by było jak działanie lodołamacza. Szkoda, ale czas jest pojęciem względnym. Damy sobie z tym radę, kamraci. Damy sobie z tym radę. Świadomość mas to jest proces. Widzieliście tę starą ladacznicę z Unii Europejskiej? Tak ją widzę. Widzę ją jako starą, przebrzydłą, wyautowaną z zawodu prostytutkę, która teraz jest politykiem. Jej kłamliwy ryj, który podaje kłamstwo. Ona jest konsekwencją tej czarownicy z Królewny Śnieżki, która przychodzi z jabłkiem i mówi: piękne, zdrowe jabłuszko. I ona nam mówi: musisz jeszcze raz pokazać to ścierwo. Tak ją widzę. Jak ona nam tutaj mówi: jak to teraz będzie pięknie, jak dostaniecie te miliony emigrantów. O, zobaczcie. Ten fałszywy uśmiech, ten rozpadającą się twarz, ten fałszywy makijaż. To szczęście, którym ona jest przepełniona. Ona, jej czarnoksiężnik z krainy Oz, da nagrodę za to. Jeszcze większy wibrator i jeszcze szybszy wibrator za to, co zrobiła. Zobaczcie, ta kobieta nie ma oczu. W przestrzeni medialnej, powszechnie, w przestrzeni komentarzy politycznych, ludzie, którzy zachowują się tak jak oni, są traktowani jak dziwki. To, o, widzicie ten fałszywy uśmiech? Załatwiłam was, Polaczki. Powiedziałam wszystko, na koniec podsumowałam uśmiechem. Załatwiłam was, Polaczki. Już dosyć waszej suwerenności. Ona nam się nie podoba. To my, rodacy kamraci, w programie politycznym mieliśmy natychmiastowe wyrzucenie z przestrzeni politycznej Polski Unii Europejskiej. To nie my będziemy występować z Unii Europejskiej. My Unię Europejską wypierdalamy ze swego życia. Z całym brudem, zakłamaniem i truciznami Unii Europejskiej. Na szczęście, kamraci, nie jesteśmy osamotnieni. Protesty są coraz silniejsze i nawet w Holandii, w tym chorym państwie, chorym, wynaturzonym, biednym państwie, młodzi ludzie wypowiadają zdania, które są naszymi zdaniami. Dobrze jest. Dobrze jest, że to jest taka młoda osoba. Nie mamy tłumaczenia. Ona mówi po angielsku. Puścimy dwa razy, żebyście sobie... Ona mówi... Nie, no, chodzi mi o tą Holenderkę, Marcin. Ona teraz musi być po tej starej ladacznicy. Oto młoda osoba, która nie pierdoli o klimat, o zmianach klimatu, nie pieprzy jak ta dziewczynka, która jest szykowana na prezydentkę Rzeczpospolitki, o wiatrakach, srakach, energii.
Ona mówi o śmierci Europy. Holenderka. Zobaczcie. America and Europe are facing incredibly similar problems. And that's because we are under attack by the same sick globalist agenda. As a result of that, my continent finds itself in rough waters, and that is to put it mildly. Europe is being flooded with immigrants from non-West. My continent finds itself in rough waters, and that is to put it mildly. Europe is being flooded with immigrants from non-Western countries. Our national identities are being destroyed and replaced. Our sovereignty is given up to bureaucrats, unelected bureaucrats, may I add, in Brussels. Our churches are closing their doors, and we are spending billions and billions of euros on a non-existing climate crisis and a war in Ukraine that isn't even ours. In fact, I would go as far as to say that we are paying for our own destruction.